Adam Balski z nami, 24 godziny przed walką z Denisem Graczewem na gali w Częstochowie. Adam, no, Rosjanin jest bardzo pewny siebie i w zasadzie podkreśla na każdym kroku, że to będzie dla niego łatwa walka. Jak to na ciebie działa? Gdzieś wpuszczasz to jednym uchem i wypuszczasz, czy jednak trochę cię to motywuje? Dzisiaj w tych wywiadach zawieszony jestem, bo o czym innym myślę. Ale co do walki, nie, wszystko dobrze jest. A co mnie prowokuje? Też chyba nie, a czy w oczach jego coś tam widzę, czy nie. Zobaczymy, czy taki kozak w sobotę będzie taki, jaki w słowach jest, nie? Bo to wiadomo, nie jeden gada, a później w ringu gdzieś tam bić się nie chce, nie? Zobaczymy, 10 rund nas czeka, na pewno będą grzmoty, na pewno będzie się działo. Okay. Dlaczego jesteś zawieszony w wywiadach? Akurat sam właśnie nie wiem. Nie wiem, czasami tak mam. Stres? Nie, stres nie. Wiadomo, jakbym się stresował, to bym się inny za inny sport wziął, nie? Przecież nie mogę doczekać, jak się już będę bił i ta wymiana będzie. Ale no nie wiem, gdzieś jakiś zawieszony, wiecie jak to jest. Okej, ale mówisz, że czasami niektórzy dużo mówią, a potem w ringu nie chcą się bić, ale chyba Graczewowi to nie grozi, bo on raczej jest zawodnikiem, który lubi się bić. No i myślę, że o to chodzi właśnie. Niech pokaże w sobotę w ringu wojnę. My też na pewno nie odmówimy, w którejś rundzie na pewno pójdzie wymiana polsko-ruska i zobaczymy, kto lepszy. Gdzie upatrujesz swojej największej szansy w tym pojedynku, albo inaczej, największego atutu, bo nie ma co ukrywać. Gdzieś gracze w większość swojej kariery boksował w kategorii półciężkiej. Tutaj ważył 4 kg mniej od ciebie, więc jakby ta przewaga twojej naturalnej siły fizycznej jest oczywista. Wadze, no. No, parę kilo mniej mówił, parę kilo mniej ważył, no. Ty się jesteś rozkojarzony. Z rzutisko polo. Nie, żartuję. Co mam powiedzieć? Nie, o wadze, no. 4 kilo mniej waży, ale to nie wiadomo, że tam nie o wagę chodzi w ringu. No zobaczymy, ja tam no mówię, ja nie mówię co będę robił, co jak. Wszystko w ringu wyjdzie, sami kibice zobaczą, czy się jeszcze nadaje, czy nie. Chcę pokazać dobry boks, na pewno nie bić się od pierwszych rund, żeby poboksować, zobaczyć, jak będzie trzeba czas wjeżdżać w niego, no to wtedy będzie gruba wojna. Na koniec jeszcze zapytam, jaka jest recepta na to, żeby to rozkojarzenie jutro przełożyć w skupienie? Nie, jutro się odłączam, wszystko będzie dobrze. Dobrze się czuję fizycznie, psychicznie, więc o to się nie martwię, po prostu dzisiaj jakoś tak wyszło. Bo Ewa się koło mnie jest już w ogóle. Dobra, mam rozkojarza do końca. Szybciutko na koniec typy na dwie ostatnie walki. Masternak czy Kalęga? Nie no, kibicuję Masternakowi, ale też myślę, że Mateusz wygra przed czasem tą walkę, bo to tam gdzieś tam coś się napina, ale to właśnie jutro wyjdzie, że Mateusz zwycięży przed czasem. Tomasz Adamek czy Joey Abel? Nie no, Tomasz Adamek na pewno wygra szybkością i doświadczeniem. Dzięki wielkie. Dobra, dzięki. Yeah.